województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Michałowo. Na terenie tej gminy już od końca 2015 roku funkcjonuje jedna z pierwszych biogazowni rolniczych na Podlasiu. Znajdujemy się w Michałowie. Miejscowość położona jest około 40 km na wschód od Białegostoku w otoczeniu Puszczy Knyszyńskiej. Teren jest typowo rolniczy. Na użytki rolne składają się gleby z przewagą 5 i 6 klasy, jak również łąki. W gospodarstwach prowadzone są głównie uprawy zbóż oraz produkcja mleka. W takim otoczeniu w roku 2015 powstała biogazownia rolnicza o mocy 600 kW. Głównym zadaniem wybudowanej biogazowni rolniczej, oprócz produkcji energii elektrycznej, było dostarczanie ciepła do szkoły podstawowej i miejskiej pływalni. Współpracę z tą biogazownią rozpoczęliśmy z początkiem 2016 roku. Ciepłociąg, który dostarcza nam ciepło do naszego węzła cieplnego, zapewnia nam ogrzewanie pomieszczeń na pływalni miejskiej, ogrzewanie pomieszczeń biurowych, ogrzewanie hali basenowej, jak również w okresie wiosenno-letnim podgrzewanie wody basenowej. W tym okresie roku ciepło z biogazowni zapewnia nam 100% naszych potrzeb. Według mojej opinii najważniejszą korzyścią tej inwestycji to jest korzyść dla środowiska, a w szczególności poprawa jakości powietrza, którym oddychamy. Moim zdaniem ten cel został w 100% osiągnięty. Korzyść kolejna, ekonomiczna, no bo po prostu energochłonny obiekt, jakim jest pływalnia, potrzebuje bardzo dużych ilości energii. Zakupienie tej energii tańszej jest dla nas priorytetem. W sytuacji, kiedy alternatywą dla pływalni w Michałowie jest kotłownia olejowa, wiemy, jak wysokie są ceny oleju opałowego, także koszt energii cieplnej jest około 50% tańszy w tej chwili w stosunku do kosztu wyprodukowania 1 gigajoula energii z oleju opałowego. Średnie oszczędności, jakie u nas obserwuję, to są rzędu 30%, jeżeli chodzi o zakup energii cieplnej. Z czasem do naszego ciepłociągu został podłączony nowo powstały sklep zaopatrzenia rolnictwa. W następnych latach nasza sieć ciepłownicza została rozbudowana o kolejne 400 metrów, tak aby można było przyłączyć zakład produkcyjny, który przeniósł się z Białegostoku do Michałowa, z racji m.in. na możliwość obniżenia kosztów energii cieplnej. W naszej branży ciepło jest szczególnie ważne, ponieważ wykorzystujemy je do suszenia elementów. Produkujemy elementy z gipsu, które wymagają obróbki cieplnej. Dopiero wtedy się nadają do montażu. Są to półfabrykaty gipsowe i tego ciepła zużywamy stosunkowo dużo. Ciepło z biogazowni wykorzystujemy do wszystkich elementów zasilania hali, także do ciepłej wody bieżącej, do ogrzewania biura, części socjalnej oraz do suszenia elementów. Po prawie 2 latach działalności w Michałowie oszczędności, jakie osiągnęliśmy w wyniku podłączenia do biogazowni, możemy oszacować na około 30 tysięcy złotych w skali roku. Kolejne lata przyniosły rozwój współpracy między Zieloną Energią a samorządem Michałowa. Sprawdzone rozwiązania, w wyniku których gmina znacząco obniżyła koszty energii cieplnej, zadecydowały o rozbudowaniu istniejącej sieci. W ten sposób w ramach funduszy gminnych wspomaganych środkami unijnymi powstała nowa nitka ciepłociągu przyłączająca kolejne obiekty gminne. Liceum, przedszkole, ośrodek zdrowia, gminny ośrodek kultury, pracownie filmu, jak również ratusz. Równolegle nasza spółka przystąpiła do budowy nowej biogazowni, również o mocy 600 kW, która została oddana do użytkowania w styczniu 2022 roku w celu zapewnienia ciepła dla części mieszkańców Michałowa. Z chwilą, kiedy została wybudowana biogazownia w Michałowie, zaczęłam bardzo intensywnie myśleć, jak się do niej podłączyć. Szukałam możliwości pomocy z zewnątrz, ponieważ nie stać nas było na samodzielną inwestycję. W ramach dobrej współpracy z burmistrzem Michałowa udało nam się, wybudowany został ciepłociąg, którym biegnie ciepło z biogazowni do kotłowni spółdzielnianej. Ciepło z biogazowni jest wykorzystywane na potrzeby 120 mieszkań, które znajdują się w 8 budynkach wielorodzinnych. W okresie letnim nasza kotłownia spółdzielniana nie musi się załączać, ponieważ wystarczy nam tego ciepła do podgrzania ciepłej wody. I tutaj szczególnie będziemy mieli korzyści w podgrzaniu wody, a to jest bardzo ważne. Ciepło do podgrzania wody wyprodukowane
za pomocą oleju opałowego jest dużo, dużo droższe, a to mamy jednak tańsze ciepło i myślę, że wymierne korzyści będą w przypadku podgrzania wody. Mieszkańcy na tym skorzystają. Bardzo byśmy chcieli, żeby te oszczędności były na poziomie 50%, ale to już by było bardzo dobrze. 1/3, która jest na tę chwilę, bo o tym mogę powiedzieć, też nas bardzo zadowala. W związku z wybudowanymi biogazowniami, oprócz korzyści związanych z obniżeniem kosztów energii cieplnej, gmina Michałowo korzysta również z możliwości pozyskania nowych inwestorów, których przedsięwzięcia są związane z zapotrzebowaniem na tanią i zieloną energię cieplną. Biogazownia rolnicza w Michałowie do produkcji biogazu wykorzystuje głównie kiszonkę z kukurydzy, a także produkty uboczne z rolnictwa i przemysłu spożywczego. Głównym substratem dostarczanym do karmienia biogazowni jest kiszonka kukurydzy, która w 50% produkowana jest przez miejscowych rolników. Zaś pozostałą część produkujemy we własnym zakresie. Od początku funkcjonowania naszej spółki staramy się przywracać do życia liczne nieużytki rolne, które ze względu na słabe klasy gleb są ciągle obecne w gminie Michałowo oraz w gminach sąsiednich. Rolnicy zachęceni możliwościami terminowych kontraktów na dostawy kukurydzy inwestują w swoją ziemię. Współpraca z biogazownią Zielona Energia rozpoczęła się we wrześniu 2015 roku. Na początku zaczęliśmy dla nich wykonywać usługi, także i dostarczać ze swoich pól substrat do biogazowni. Zaczęliśmy od 3000 ton, w tym roku mamy zakontraktowane około 16 tysięcy ton. Kolejnym substratem wykorzystywanym przez nas w biogazowniach są kiszonki traw oraz zbóż, których zbiór organizowany jest w czerwcu. Z rolnikami współpracujemy również w zakresie przetwarzania gnojowicy oraz obornika bydlęcego, pochodzącego z gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła mlecznego oraz mięsnego. W wyniku fermentacji różnego rodzaju substratów powstaje tak zwana masa pofermentacyjna, która z powodzeniem może być wykorzystywana do nawożenia pól. Miejscowi rolnicy chętnie korzystają z takiego rozwiązania. Poferment stosujemy na polach od 2016 roku. Poferment odbieramy 2 razy w roku, to jest wiosną. I to stosujemy na pola pod uprawę kukurydzy i pod zboża. I jesienią po zbiorach kukurydzy znowu wylewamy poferment. Dzięki stosowaniu pofermentu na własnych polach ograniczyliśmy gdzieś około 50% koszty poniesione na zakup nawozów sztucznych. Mamy do tego lepsze plony, większa wydajność jest z pól. Możliwość wykorzystywania własnych surowców rolniczych do produkcji energii elektrycznej i ciepła, a także możliwość pozyskiwania masy pofermentacyjnej zachęciła pana Marcina do podjęcia decyzji o budowie własnej biogazowni rolniczej. Zdecydowałem się na budowę własnej biogazowni, gdyż biogazownie są stabilnym źródłem dochodu. Energia elektryczna idzie cały czas do góry. Energię elektryczną będziemy sprzedawać do sieci, a ciepło będziemy wykorzystywać w suszarni na zboże i do suszenia tarcicy drewna. Biogazownia rolnicza funkcjonująca w Michałowie jest doskonałym przykładem, że instalacja tego typu nie wpływa negatywnie na komfort życia okolicznych mieszkańców, a wręcz przeciwnie, może przynosić im wymierne korzyści. Jest również przykładem dobrej współpracy samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami. Należy zaznaczyć, że inwestycja nie mogłaby powstać, gdyby nie odwaga burmistrza Michałowa, który zaufał naszemu pomysłowi, że OZE nie tylko ma sens, ale również przyszłość, co 10 lat temu nie było tak oczywiste jak dzisiaj. Podsumowując, biogazownie rolnicze w Michałowie w systemie energetycznym możemy zaklasyfikować jako elektrociepłownie, które w dobie kryzysu tradycyjnych surowców energetycznych stanowią doskonałą, zieloną, niezależną, lokalną i przede wszystkim tańszą alternatywę w polskich gminach. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, gdzie w zakładce o odnawialnych źródłach energii znajdą Państwo więcej informacji na temat biogazowni rolniczych.